Witajcie moi drodzy, z tej strony Macintosh, a przed wami kolejny odcinek z serii Let's Play The Binding of Isaac Rebirth. I słuchajcie, dzisiaj, że tak powiem, run na życzenie, spróbujemy Isaaciem pokonać albo Antychrysta, albo Blue Baby'ego na hard mode. Run na życzenie dokładnie mojej dziewczyny, która powiedziała, że nie potrafi Isaaciem pokonać hard mode'a. Nie potrafię przejść na hard mode'zie ostatecznych bossów, więc zawziąłem się i stwierdzam, że spróbuję to zrobić. A wiecie, że moje próbowanie jest, że tak ładnie to ujmę, często, gęsto, bardzo, bardzo nietrafione i niestety często kończy się totalnym zgonem. Poza tym zauważyłem dopiero teraz, że mamy Curse of the Unknown, co oznacza, że nie będziemy wiedzieć tak naprawdę, ile życia mamy. Co jest smutne, bardzo smutne i bardzo, bardzo niedobre z tego powodu, że... Och, ta połówka z życia się przyda. Że nie wiem, ile razy już oberwałem, znaczy wiem, ile razy oberwałem, nie wiem, jak dużo życia mi to zeżarło, ale wydaje mi się, że nie damy się zwariować, to będziemy mieli pełne życie. O nie, 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 nie. Chłopaki, słuchajcie, ja nie mam nic do was, jako do multiboomów, ale kurczę, przydałoby się, żebyście zginęli dość szybko. I dość szybko, dodajmy do tego. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. Cóż to jest za znak zodiaku? Leo Stompy. Jak miło. Le. Bardzo ciekawe to. I sprawdźmy, czy po tej stronie nie będzie ukrytego pomieszczenia. Będzie ukryte pomieszczenie. Jak miło, jak przyjemnie. I słuchajcie, wygląda na to, że będziemy mogli niszczyć te skały. Poza tym troszeczkę zostaliśmy spowolnieni. To dobrze, bo jeżeli znajdziemy coś, co nas przyspieszy w czasie tego rana, no to bardzo, bardzo mnie to będzie cieszyć z tego powodu, że chociażby nie będę musiał się bać, że nagle zrobię się za szybki. Mamy speed downgrade w postaci właśnie znaku zodiaku lwa. Przydałoby się, żeby znaleźć teraz jeszcze dodatkowo coś, co sprawi, że nie tyle spadnie nam nasza, że tak powiem, szybkość naszego Isaaca, co przydałoby się właśnie coś, co by podniosło nam damage. I wow, Swollen Penny. Przyda się. Wujaszek Pin nie jest znowuż takim tragicznym bossem. Bywali gorsi, ale damage, który my zadajemy, no nie jest zadowalający. I powiem wam szczerze, że jeżeli dostaniemy HP upgrade, to szczerze będę wolał go przerolować w coś zupełnie innego. Może w coś, co da nam dodatkowy damage, ale no na pewno skorzystam z tej, jak ona się nazywa, z tej bateryjki, która sobie leży w jednym z pokoi na tym pięterku, na tym piętrze. Proszę, nie używajmy zdrobni, tak mnie irytuje, jak ktoś czasami używa zdrobni. Wiecie, idziecie sobie, nie wiem, do banku i tak dalej i nagle osoba, która was obsługuje w banku, rzuca hasłem: no to my pana pieniążki będziemy bezpiecznie trzymać. Kurde, myślałem, że rozmawiam z profesjonalistami, a wy mi tutaj o pieniążkach. Little Steven jest dobry. Experimental Treatment też by było dobre, ale... ale... ryzyk fizyk. Zaryzykuję i spróbuję
przerolować to jeszcze raz, a nóż widelec okaże się, że to było warte tego wszystkiego. Wszystkie stacje w górę i przemieszane nie za bardzo mi się podobają. Shot speed upgrade. To nie jest dobra rzecz. Mogłem wziąć tego cholernego experimental treatmenta. Troszeczkę jesteśmy... Nie, szybsi nie jesteśmy. Szybsi nie jesteśmy. Niestety, idziemy w lewo i wow. Pamiętać, że możemy przełazić przez skały, a to oznacza, że w razie czego możemy uciekać przed przeciwnikami w określonym kierunku bez utraty szybkości, bo po prostu przeleziemy po skalę, niszcząc ją. Jak zapewne już zauważyliście, spróbujmy. I can see forever. Bardzo, bardzo miło. Speed upgrade. Speed downgrade. Amnesia. No, akurat amnesia tutaj jest niefajna w tym momencie, z tego względu, że no, troszeczkę nam będzie przeszkadzać i... widzę, że I can see forever... Dobra, wiecie co, wróćmy się, póki I can see forever jeszcze działa. I wejdźmy, słuchajcie, do curse rooma. Taki tam curse room, taki słaby, bardzo słaby bym nawet powiedział. Amnesia, niestety, ale amnesia działa jak Curse of the Blind. Dobrze mówię i... łzy grawitacyjne. To jest dobre. Anti-gravity, anti-gravity tears. To jest bardzo, bardzo, że tak powiem, dobry upgrade. Dawno, żem go nie widział. Powiem wam szczerze, że cieszę się niezmiernie, że pojawił się po tak długim czasie nieobecności właśnie ten upgrade West. Antygrawitacyjne łzy są fajne, szczególnie jeżeli połączycie je z kilkoma innymi rzeczami, które mam nadzieję, że uda nam się, słuchajcie, zdobyć może w czasie tego rana. Jeszcze klucz by się przydał. Zniszczmy jeszcze dodatkowo jakieś skały i jest boss. Jest boss, jest fajnie. Niektórych przeciwników niestety będzie trudniej pokonać. Właśnie z powodu antygrawitacyjnych łez. Ale ogólnie rzecz biorąc, to jest duży plus dla nas z tego powodu, że antygrawitacyjne łzy no pozwalają przy wielu bossach tak naprawdę oszukać tych bossów i wymusić na nich wchodzenie w te łzy. I obojętnie jakbyśmy to rozegrali, to w pewnym momencie dostaniemy, że tak powiem, taki upgrade. Tu mamy bossa. Jeszcze z bossem nie chcę mieć za dużo wspólnego. I teraz tak, czy tu wszystko odwiedziliśmy? Jeżeli pójdziemy do góry... Tak, tu wszystko jest odwiedzone. Tutaj tak samo. No, może być kiepsko. Może się okazać, że no niestety, ale nie będziemy w stanie naładować ponownie, słuchajcie, naszej kostki sześciościennej, co by było bardzo, bardzo niefajne. Kolejne tabletki, to jest speed upgrade. Dobra, to jest wystarczający speed upgrade. Czy jest ta tabletka Pretty Fly, czy jest ta tabletka Bad Trip? Okej, okay. A to jest Amnesia. Użyjmy jej sobie jeszcze raz. Weźmy kartę The Lovers i pójdźmy walczyć z bossem, którym jest Larry Junior. I powiem wam szczerze, że walka z Larry Juniorem, posiadając antygrawitacyjne łzy, no może być ciekawa, z tego względu, że jeszcze z Larry Juniorem w taki sposób nie walczyłem. A ta walka, to w jaki sposób ja pozostawiam te łzy,
Kurde, przypomina mi Pac-Mana. Jakbym się bawił po prostu z Larrym Juniorem w Pac-Mana. I druga sprawa, kupy, które on zostawia, nie za bardzo mogą nam w tym momencie przeszkadzać, ponieważ mamy właśnie znak zodiaku lwa, czyli jesteśmy stąpi, możemy rozwalać kamienie, możemy rozwalać inne rzeczy, kupy na przykład. O, a to się akurat przyda. Damage upgrade i range upgrade, super. Boom. Zobaczmy, czy to nie będzie Krampus. To będzie Krampus, słuchajcie. Krampus jest dobrym bossem do walki przeciwko niemu, że tak powiem, przy wykorzystaniu antygrawitacyjnych łez. I kurczę, fajnie by było, gdybym zaczął też w niego trafiać. Ogólnie dziwny run to będzie, tyle wam mogę powiedzieć. Z tego względu, że no wiadomo. Właśnie z tego powodu. Krampus nie jest znowuż takim jakimś trudnym bossem, ale no nietypowa sytuacja, w której się znaleźliśmy, to znaczy nietypowy zestaw łez, które posiadamy. Druga sprawa, obrywam od jego najprostszego ataku, a to z tego względu, że staram się ominąć ten atak. I co chciałem jeszcze powiedzieć? Mamy Krampus Head, który niestety nam się nie przyda, dlatego go przerolujemy i będzie to ogon Gapstera. Jedna z trzech części, aby zostać Gapim. Więc powiem wam szczerze, że może uda nam się Gapsterem zostać. Chociaż niczego nie obiecuję, bo ciężko jest tutaj powiedzieć, czy Gapsterem uda nam się zostać, czy nie. Wiecie co, kurczę? Kurczę, przydałoby się zredukować jeszcze o jedno serce de facto. Ale dobra, wejdźmy do sklepu, zobaczmy, co jest w sklepie. Dużo nieprzydatnych rzeczy. Ale okej, 2 centy wrzućmy do maszyny dotującej. Bo nie mamy co więcej z tym zrobić, niestety, ale no dość nieprzydatne rzeczy nam się tutaj, że tak powiem, przytrafiły. Jeżeli się chcecie spytać, w jaki sposób ja robię, że strzelam właśnie łzami antygrawitacyjnymi, jakby to były normalne łzy, to szybko po prostu naciskam przycisk strzelania i tyle. Nic tutaj żadnej, wiecie, żadnej specjalnych zdolności nie mam, po prostu, no, to co widzicie, czyli gra po prostu, gram wykorzystując pewne zasady gry, o których mało osób pamięta, to znaczy, jeżeli puścimy strzał, tak, to przecież nasze antygrawitacyjne łzy zaczynają lecieć w wybranym kierunku, a jeżeli będziemy go naciskać i puszczać, no to przecież oznaczać to będzie wprost, że wiecie, że będziemy strzelać tymi łzami bez żadnego większego problemu. Kolejna sprawa, może użyjmy tych D-Lovers z tego względu, że no, troszeczkę mieliśmy za mało życia. Jedno serce to jest absolutnie za mało. Idziemy w lewo. Powiem wam szczerze, że że to jest dziwne. Tak jak już wcześniej wspomniałem, to jest dość dziwny run. Dawno takiego nie było. Zobaczymy, jak daleko uda nam się zajść na tym nietypowym zestawie przedmiotów. Jedna rzecz, która mnie niestety martwi, to nasz damage output, który jest mały. Jest strasznie niski i no, nie oszukujmy się, przydałby się troszeczkę większy damage output, ponieważ mamy problemy z, słuchajcie, podstawowymi przeciwnikami.
A ja się zaczynam bać, co to będzie, kiedy tak naprawdę dotrzemy poniżej walki z matką. No to wtedy już mogą się zacząć nasze ogromne kłopoty. Bo de facto możemy nie być w stanie... słuchajcie... Przejść po prostu przeciwników, najprostszych przeciwników, którzy będą się nam objawiać, bo nie będziemy mogli tego zrobić z prostego powodu. Mamy za mały damage i to lekko boli. I niestety coś trzeba z tym zrobić. Coś trzeba zacząć myśleć, w jaki sposób można zwiększyć nasz damage output. I wiecie co? Uciekamy z tego pomieszczenia. Z tego powodu, że... sklep też może być. Wiecie dlaczego? Będziemy mieli niewykorzystany reroll. Nie chciałbym stracić tego rerolla. Jeżeli w sklepie nie będzie nic ciekawego, no to jasne, nie przeroluję sklepu. Ale jeżeli w sklepie będzie coś ciekawego, to tego nie przeroluję. Ale jeżeli się okaże, że w sklepie jest, nie wiem, Broken Watch, który by się nam bardzo, bardzo, ale to bardzo przydał na chwilę obecną, no to zostawimy go. Nawet bardzo ta. Wiecie co? Wstrzymamy się z tym rerollem. Trochę głupio, że niestety nie mogę go wykorzystać. Ale spróbujmy, czy to by miało sens. Miałoby to sens. Spróbujmy zobaczyć, czy tu nie będzie tego pomieszczenia. Będzie. Och, jak mi miło, droga gro. Jak mi miło, jak przyjemnie. Naprawdę to jest takie, wiecie, miłe uczucie, kiedy znajdujecie wystarczającą ilość monet, aby coś zdziałać, że tak powiem. Na pewno weźmiemy sobie habit i jeżeli nam się uda, to będziemy próbować zdobyć jeszcze PhD z tego względu, że zaczęliśmy już ten run prowadzić, posiadając tabletki, po prostu wykorzystując te tabletki, słuchajcie, i no nie oszukujmy się, ale kurczę, te tabletki by nam się bardzo, ale to bardzo przydały, abyśmy dalej je wykorzystywali. Teraz problem nasz, tak jak widzicie, polega na tym. Wow. Nie podoba mi się to ani trochę. Ani trochę mi się nie podoba to, co teraz widzę. To znaczy, walczę z przeciwnikami, którzy atakują przy użyciu epikaka, a ja nie mam jak. O mordę. I can see forever. Czy to zadziałało w tym miejscu? Zadziałało, bo mamy otwarte to. Chwila. Pół serca. No, zawsze to lepsze niż nic. Puste pomieszczenie. Jakże mi miło, że puste pomieszczenie się przytrafiło. Wiecie co? To jest kolejne pomieszczenie pod tytułem ja stąd spadam. Z tego względu, że może nam się przydać kolejne naładowanie. A nie chcę tutaj przez przypadek spieprzyć, że tak powiem. Dalej nie mamy item rooma, co jest trochę przerażające. O. Jak na zawołanie, aż by się chciało powiedzieć. Tyle, że... właśnie. Tyle, że... no niestety... siła, którą posiadam, nie jest
wystarczająca. Kurde, żałuję, że wziąłem te łzy antygrawitacyjne, że nie przerolowałem tego. Ponieważ te łzy antygrawitacyjne naprawdę zaczynają mi przeszkadzać, działać na nerwy bardziej. No i jesteśmy dopiero w katakumbach 1, kiedy w tym samym czasie ostatnio już dochodziliśmy do walki z matką. To jest naprawdę, naprawdę bardzo, bardzo zły znak, że tak się właśnie tutaj dzieje, że nie jesteśmy w stanie czegokolwiek ugrać. Zobaczmy, co jest w tym... tak. Od naszym damage upgrade. Ten damage nam się przyda. Jak nie wiem co. Otwórzmy tą skrzynkę. To są niestety, ale... To są niestety, ale... brak klucza. Straciliśmy wszystkie klucze. Wielka szkoda. Ale z drugiej strony mamy kasę, która jest nam potrzebna, aby zdobyć PhD. Znaczy zdobyć. Kupić sobie PhD. I mieć lepsze tabletki. Czym jest ta tabletka? Balls of Steel. O tak. To jest dobra tabletka. To jest nawet bardzo dobra tabletka. I cóż, pozostaje nam teraz tylko znaleźć drogę do boss rooma i nie zginąć po drodze. Ile mamy? Raz, dwa, trzy, cztery. Na pewno w którąś stronę będziemy musieli pójść i tutaj jest nasz boss room. No, ciekawe to. To jest bardzo ciekawe, wam powiem. Ponieważ ślizgające się kupy są... O, jeszcze lepiej. Dobra, idziemy walczyć z bossem. The Husk. The Husk nie powinien stanowić dla nas problemu. Powiedział, nigdy nie walcząc z kaskiem przy wykorzystaniu łez antygrawitacyjnych. Ale damage jest wystarczający, aby zrobić mu jakąś tam krzywdę. Poza tym obrywamy, dużo obrywamy w czasie tego rana. I powiem wam szczerze, że bardzo przydaje się w tym momencie nasz habit. Z tego względu, że jeśli oberwiemy, no to jesteśmy w stanie zamienić to na załadowanie naszej kostki sześciościennej. A kostka sześciościenna jest tutaj bardzo, bardzo potrzebna. Caffeine pills. O tak! Speed upgrade plus sounds downgrade. A, i dostaliśmy jeszcze Pretty Flya. Super. Dobra. To jest dobra prędkość, tyle wam powiem. I cóż. Nie pozostaje nam nic innego jak zejść niżej. Ponieważ możemy. Katakumby 2. Okej. Gluttony. Mój drogi glutonku. Mój drogi glutonku, że tak powiem. Postaram się uprzykrzyć ci życie, a ty daj mi upgrade życia. To nie jest upgrade życia. Nie mamy też klucza, aby cokolwiek tutaj ugrać, więc jesteśmy, że tak powiem, w bardzo niedobrej sytuacji dla nas, ponieważ tak jak może zauważyliście, jeżeli nie będziemy mieli klucza, my w najbliższym czasie nie zdobędziemy w jakiś sposób, kurczę, tego klucza, no to złota skrzynka to tam najmniejszy problem, ale sklep, oj, przepraszam, ale sklep albo chociażby item room, no tutaj już może się pojawić problem. Mamy dużo bomb, gra naprawdę nas hojnie obdarowuje tymi bombami. Mamy też Judgmenta, który może nam pomóc w jakiś sposób. Jeżeli oczywiście przetrwamy atak spawacza, zwanego również głową Keepera. Dwoma głowami Keepera. W ogóle, ile ten Keeper ma głowę, nie?
No, to taki żart, bo ciało kipera też spotykamy i to są lepery, te ciałka, które lecą w naszym kierunku, skaczą w górę i w dół i w ogóle uprawiają aerobik, czy cholera wie co to jest. Ale może kluczyk? Nie, więcej kasy. Musimy znaleźć sklep. Dobra. Pójdźmy w tą stronę. Nie no, naprawdę, gro, kurczę, to nie jest fajne, co właśnie robisz. Przydałoby się coś, co by mi pomogło. Au, ale nie w taki sposób. Czym jest... O, Pretty Fly, fajnie, będziemy mieli speed upgrade. Nie, speed upgrade jest nam niepotrzebny. Szczęście w górę. A to co? I can see forever. O tak. I can see forever przyda się, bo nie będę zmuszony szukać na ślepo. Dziękuję ci, gro, serio. Czasami potrafisz być, że tak powiem, miła. Czasami. Nie przyzwyczajaj się. Jakby to, kurczę, zrobić? Nie wiem. I co my tu mamy? Daski. Klucz ojca by nam się, kurde, bardzo przydał. I zrobimy to tak. Weźmiemy sobie Less It Now plus 2 more keys. Super. Jeżeli uda nam się zdobyć ile? 7 cęciaków. No to udałoby nam się wydobyć jeszcze jeden, że tak... to jest upgrade życia. Na razie z niego nie skorzystamy. Udałoby nam się wydobyć, słuchajcie... O, to też działa, wiecie. To też może zadziałać. To znaczy, zniszczymy maszynę jednorękiego bandytę. Mamy 10 centów. I mamy 23 centy, super. Superancko. Kupmy sobie Charge with Blood. Super. Wyglądamy coraz zabawniej jako Isaac. Naprawdę coraz zabawniej wyglądamy. Nie no, spoko. Tak może być. O, ten Tarhard. Ten Tarhard by się, kurczę, przydał. Sprawdźmy po tej stronie. Wiecie co? Powiem to tak. Nie gin! Tylko nie zgin, chciałem powiedzieć. I co my tu mamy? Mamy tutaj przeciwników. Zobaczmy, czy jak pójdziemy w tą stronę. No żeż kurde! Jeszcze za chwilę mi powiecie, że poszedłem w złą stronę. To się zdenerwuje, naprawdę. Tu jest boss! Dobra, możemy pójść do bossa. The Dark One. Może być. Ostatnio nam się dość często, kurde, trafia ten Dark One. I powiem, au, zapomniałem o tym, że ty strzelasz brimstonem, gnojku. Zapomniałem całkowicie o tym. Ale ogółem rzecz biorąc, powinniśmy zrobić ci większą krzywdę niż ty nam. Ponieważ wykorzystam twoją pewną mechanikę, czyli to, że szarżujesz na nas, jeżeli znajdziemy się po twojej lewicy lub prawicy. I to jest dobra rzecz do wykorzystania. Co prawda też od czasu do czasu strzelisz jakąś niewymiarową ilością krwi, ale właśnie, ale w głównej mierze to ty jesteś, kurczę, nieruchliwy i raczej, znaczy inaczej, ruchliwy i raczej włażący pod nasze łzy. Chyba śmierć jest piękna. Upgrade życia. Nie. Co będziemy mieli tutaj? Upgrade życia. Dobra. Ten upgrade życia sobie weźmiemy. A ten sobie darujemy i... Tears plus shot speed upgrade. O tak. O tak. To jest rzecz, która tak mi była potrzebna. Z tego względu, że cierpimy na braki siły, to może zastąpimy to chociaż szybkością wystrzałów i... No, zaczyna to nabierać rumieńców, tyle wam powiem.
A ten upgrade życia naprawdę bardzo, bardzo nieprzydatny. Czym jest ta tabletka? Range upgrade. O tak, range upgrade również się nam przyda, słuchajcie. Ponieważ będziemy mogli trafić większą ilość przeciwników z większej odległości. Nie wiem, jak to nawet ująć, żeby to miało, wiecie, polską ładną składnię. Ale po pół godziny jesteśmy w dupie, tyle wam powiem. I dopiero zaczynamy z tej dupy wychodzić. Przydałoby się jeszcze, tak dodam od siebie, boss steel. O, właśnie, poszukać jakichś dodatkowych fajnych tabletek. O, Liberty Mushroom, który nie za bardzo też nam się przyda. Ale co tu mamy? Speed upgrade. Speed upgrade nie jest dobry w naszej sytuacji. Teraz pytanie, gdzie może być item room? Ponieważ item rooma jeszcze, kurczę, nie znaleźliśmy. Co mnie troszeczkę niepokoi, powiem wam szczerze. O! Item room był w najbardziej obvious place ever. I aż dziwne, że nie weszliśmy tu, nie przyszliśmy tutaj, kiedy mieliśmy taką sposobność wcześniej. No, coś wybuchło. Nie zgadnę. Szarżujący robaczek wybuchł, bo stwierdził, że życie mu niemiłe. No spoko. Może być. Mnie to aż tak bardzo nie rusza, jeżeli one wybuchają i są daleko ode mnie. Bo wiecie. No przynajmniej nie oberwę. Tak. O tak, teraz pytanie, jak to będzie kurna działać z całą resztą. Działa, że tak powiem, normalnie. Mamy normalny nóż matki. Wow, to jest akurat miłe uczucie, że mam coś, czym potrafię się posługiwać. Jest to na przykład nóż matki. Pytanie brzmi, jak dużą siłę nóż matki ma? O, Goatcat, he accepts your offering. O, tak, jakie to piękne i wspaniałe. Dobra, wejdźmy sobie tutaj. Zobaczmy. Łapka Gapiego! Dlaczego ja nie mam pozostałych rzeczy? Fuck you, game. O, dość mocny. A łapka Gapstera, powiem wam, gdzieś był Eternal Heart, właśnie. Był Eternal Heart. O tak. O tak. Tak bardzo abusing some things in this game. Zobaczmy, co dostaniemy od ciebie. Czy w ogóle coś nam dasz? Czy raczej będziesz żydził na nas? Dobra. Mapa. Treasure map. Full visible map. No to teraz już wyszliśmy na pewno z dupy, słuchajcie. I zaczynamy już pracować na OP rana. Weźmiemy sobie upgrade życia, bo jedno serce przewaliliśmy na kontenery. Przemieniliśmy po prostu, przemianowaliśmy z kontenerów z życiem na soul containers, czyli na Spirit Heartsy. No i dzięki temu, tak jak widzicie, kilka ciekawych rzeczy mamy. Widzę, że ty jesteś cały czas obecny, ale nie. Zejdziemy sobie na dół, zobaczymy, co nas będzie tutaj czekać. Necropolis 1, no bo przecież jakżeby inaczej. To nie mogłoby być coś miłego, nie wiem. Różowa kraina kucyków pony, albo baśniowa kraina cukierków. Tylko to musi być Necropolis. Już nawet zwykłe dips byłoby na miejscu. Ale nie, to musi być Necropolis. To zawsze musi być Necropolis. I przy okazji... kleszcz. Kleszcz! To może się przydać, jeżeli znajdziemy... torebkę matki. I klucze. Bo jak na razie mamy problem. Bo nie mamy kluczy. I ponownie nie mamy kluczy. Kusi otwarcie.
bardzo kusi otwarcie tego wszystkiego, ale następna złota skrzynka, ja nie wiem, gro, teraz to się chyba wzięłaś na mnie z tymi złotymi skrzynkami. I kurczę, nie wiem. Nie wiem, co ty teraz planujesz zrobić, ale nie podoba mi się to. Poza tym... O, właśnie. Zrobimy to w taki sposób. A nóż widelec... Kurczę, dlaczego to musiało się tak ustawić? O, dziękuję. Wejdźmy sobie tutaj. Nie wiemy, czym to coś jest. Co to jest? Doctor's Remote. Nie, Doctor's Remote nie jest fajny. Przerolujmy go. Mom's Eye. Eye in the back of your... O, tak, podwójny nóż matki. Witamy w świecie, w którym dużo dziwnych rzeczy się dzieje. Przy okazji szukamy teraz sklepu, że tak powiem. I postaramy się nie zwariować i nie zginąć w najbardziej nieodpowiedni sposób, w jaki moglibyśmy zginąć. No co? No co? No nie podejdziecie do mnie, co? Bo ogólnie rzecz biorąc jestem zabezpieczony z dwóch stron. Możecie mnie atakować od przodu i od tyłu, a ja i tak się nie poddam. I jeszcze na dodatek walczę z wrogiem, który, że tak powiem, często gęsto jest wnerwiający. On zawsze jest wnerwiający, nie oszukujmy się. Dobra. O! Cóż to jest? Dry Baby, Immortal Friend. Super! Super! Kolejny przedmiot, który może nam pomóc. Bardzo się z tego powodu cieszę. I Grid, który niestety nie za bardzo się nam przyda. Chyba, że wiecie. Chyba, że dostaniemy jakieś dodatkowe bonusy w postaci różnej. Ale na razie nic nie dostaliśmy ciekawego. I cóż mogę powiedzieć? Super. To mogę powiedzieć. Odnośnie tego, co tu się właśnie dzieje. Hopa! I panie pajączku, pan trochę chyba, że tak powiem, przesadził. I mamy jeszcze dodatkowo, słuchajcie, jakąś Tube of Space. O tak. Trochę więcej kluczy. Wiem, mogłem to lepiej wykorzystać, ale powiem wam szczerze, że... Że mogłem, tak? Potrzebne mi są klucze. I będę wykorzystywał karty, które dadzą nam, wiecie, możliwość wykorzystania, czy też powielenia ilości kluczy. Będę wykorzystywał jak chcę, bo po prostu mogę. Nikt nie zabroni, nie powie, robisz źle. To jest po prostu moje własne odczucie, czy robię źle, czy dobrze. I co to jest? To jest Necropolis 1. Wojna! Cześć, Wojna, słuchaj. Słuchaj, mój drogi. Słuchaj, mój drogi. To jest ciekawa będzie z tobą walka, z tego względu, że... Jesteś swoją czarną wersją. Taką mniej... mniej zaradną. Jedyne, co potrafi... Dry Baby jeszcze zadziałał. Fajnie. To będzie Cube of Meat. A tu niestety nie wiemy, co to jest. Kurczę, ten Deal z Szatanem akurat by mógł się nam tutaj przydać. Jedno serce. Contract from below. Wealth, but for what cost? Okej. Mamy zgliczowane oczy. Spoko. Może być. Zgliczowane oczy też są na propsie. Cofniemy się i otworzymy chociaż jedną z tych skrzynek, które tu po drodze napotkaliśmy. Powiedzmy tą skrzynkę. To jest karta. Judgment da nam po jednym prze... O, nie, da nam Judgmenta. Ale w sumie Judgment też się przyda.
I wiecie czego? A, sklep też był, tylko niestety w sklepie był nasz drogi przyjaciel Grid. No dajesz. Helgas, Destruction. Może być. Pytanie, co ty nam dasz? Och, ten klucz jest naprawdę miły z twojej strony. Ale mógłbyś już się, kurczę, przytkać i dać nam przedmiot. Ja może nie będę brał tego upgrade'u życia z tego powodu, że nie wiem, czym będzie to. Blue Map Secrets, czyli weźmiemy sobie ten upgrade życia, powrócimy do tej ilości życia, którą mieliśmy. Otwórzmy to. To są dwa dodatkowe klucze. Super, kolejna złota skrzynka do otwarcia i to jest Two of Hearts. Niestety Two of Hearts nam nieprzydatne jest w tym momencie. Super, super, że to właśnie zrobiłeś, mój drogi Drybonesie. Przecież Dry Baby. O kurna. Dwie złote skrzynki, otwórzmy jedną, to jest karta. The Stars. Item room. Dobra, idziemy z The Stars. Nie będę już kombinował, naprawdę nie będę już kombinował na tym poziomie, bo widzę, że to się może dla nas kiepsko skończyć. Użyjemy sobie The Stars na następnym poziomie. I gdzieś było jeszcze... Gdzieś był jeszcze Spirit Card, którego nie mogłem wziąć właśnie. Na przykład tutaj. I w miarę wyrównał nam się poziom życia. A, przy okazji widzimy, gdzie są ukryte pomieszczenia, bo przecież mamy błękitną mapę. Przydałby się jeszcze kompas, ale nie można mieć przecież wszystkiego. I to jest Tarhard, który niestety chyba pójdzie się bujać z następnym piętrem z tego względu, że dostaniemy upgrade życia. I nie, Tarhard nie poszedł się bujać. Gra wywaliła nam po prostu jednego Spirit Heartsa. Co jest ciekawe i miłe. Kasiorka dodatkowa. I sprawdźmy, co się kryje po tej stronie. O, mózgi. Dużo mózgów. Dużo mózgów. Dużo smacznych mózgów bym jeszcze dodał do tego, ale to by było dziwne. Dobra, mamy to pomieszczenie, słuchajcie, wyczyszczone. Tutaj mamy Arcade Rooma. Ale zamiast pójść do Arcade Rooma, użyjmy The Stars. Jak moja prędkość. Dobra, Lard da nam życie. Roser, Faith, Upgrade. Może być. Pójdźmy do góry. I tu rzeczywiście jest matka. Spoko. Powiem wam, że na razie nie pójdziemy walczyć z matką. Z prostego powodu naładujmy sobie jeszcze do końca nasze, wiecie, naszą... naszą kostkę sześciościenną. Dzięki czemu będziemy mogli, nie wiem, jak wejdziemy do sklepu, który może znajdziemy, bo istnieje taka możliwość. Pójdźmy do góry. Złota skrzynka, no bardzo śmieszne gro. O nie! Dlaczego wy musicie się zawsze pojawiać? Dlaczego ja muszę zawsze trafiać na tych konkretnych przeciwników? Szczególnie jeżeli mam takie rzeczy, które nie są za bardzo przydatne przy walce z tymi konkretnymi przeciwnikami. Czyli co, na dole będzie gdzieś... jak on się nazywa? Będzie gdzieś item room... sklep będzie gdzieś na dole. Istnieje taka możliwość, powiem wam. Ale to jest tylko możliwość. Pamiętajcie, że może się okazać, że sklep będzie gdzieś tam... że może być dokładnie nad Arcade Roomem. No ale okej, zejdźmy tutaj. Tutaj na razie jeszcze nie widzę, żeby zbliżało się coś, co by się nazywało sklepem, ale tu już sklep na przykład jest. I bardzo, bardzo dobrze, bo ten sklep, kurczę, nam się przyda. Może się... To jest ostatni sklep właściwie. I mam nadzieję, że nie będzie w nim Grida.
To jest upgrade życia, nie dziękuję. Naładuję sobie przy okazji przed wejściem i... Okej. Okej. Broken Watch. Jeszcze lepiej. I kupmy sobie klucz za 5 centów, a pozostałe ciaki wrzućmy do maszynki. Bo może się okazać, że to nam się przyda w późniejszym etapie rozgrywki. Wow. To naprawdę... Range upgrade. Range upgrade się przyda. Akurat takie, wiecie, rzeczy przydają się. Typu range upgrade, etc., etc. Mamy jeden klucz. Musimy zacząć troszeczkę zbierać te klucze. O, jak mi smutno. Mała, smutna kubka. Wesoła kubka, znaczy się. Musiała skończyć swój żywot. Bo tak tego chciałem ja. Wiecie, co mnie jeszcze zastanawia? Właśnie spajki. Bo spajki to jest taka rzecz, która jest wkurzająca i niestety nie rani też innych przeciwników. Podobno to miało być załatane. To był błąd oryginalnego Isaaca. A widzę, że nikt tego nie załatał, co może oznaczać, że jednak Edmund stwierdził, że to jest fajna rzecz, którą można by było zostawić. I kurczę, moje drogie grubaski, nie zgadzam się na to, co wy tutaj usiłujecie zrobić. Strength. Siła może nam się przydać. Nie wiem, czy akurat w walce z matką, czy raczej z czymś innym, ale zobaczymy. Na razie pójdziemy walczyć z matką i wyjdziemy po prostu z tego, opuścimy to piętro, bo nic więcej nam już nie pozostało i spróbujemy przebić się w dół. I tak myślę, że spróbujemy pokonać Blue Baby'ego. Oj, spowolniona matka. Bardzo spowolniona matka. To jest po prostu aż... No. To jest wielka szkoda. Znaczy się, dla matki to jest wielka szkoda, bo właśnie, my możemy zrobić coś takiego. Czyli wleźć w nią w najprostszych słowach. I tak jak mówiłem, idziemy walczyć z Blue Baby. Guppy's Hairball. Moglibyśmy zostać Gapsterem. Dobra. To mi się... Tak, jesteśmy Gapsterem. To nam się bardzo przyda. I cóż, to tyle by było z tego dwóch z szatanem. No, zostaliśmy Gapsterem. Gapster z nożami. Jeżeli teraz byśmy, nie wiem, quad shot albo coś zdobyli, to już w ogóle... pociesznie by było. I zobaczmy, co będzie tutaj. Bomby! Nasza siła jest teraz over 9000 i nie czuję... nie niszczymy przeciwników jednym uderzeniem. To bardzo źle. To wróży bardzo źle. To znaczy, że nie mamy aż takiej wielkiej siły, jak myślałem. Mamy jakąś tam siłę, jasne. Ale to nie jest to, czego ja się spodziewałem. Zaczynamy spawnować muchy, więc nie jest źle. I teraz gdzie może być boss? Zaczniemy go szukać. Możemy latać, więc wiecie, więc połowa sukcesu. Możemy niszczyć kamienie, latamy dodatkowo do tego. To już jest pełne, to jest full service, że tak powiem. Jeszcze na dodatek mamy Dry Baby'ego, który... tutaj bardzo dobrze radzi sobie z przeciwnikami. Czasem dostajemy po dwie skrzynki, nie wiedzieć czemu. Nie za bardzo mi się to podoba. Ale jakoś się udało.
Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, też przy okazji, bo zapomnę o tym, w lewym górnym rogu znajdziecie seed tego rana. I jeżeli chcecie spróbować swoich sił, to zapraszam do zabawy na tym seedzie. Bo powiem wam, że ja na razie bawię się przednio. Uhu, superancko. Super seed, wow. Znaczy się, nie jesteśmy OP. Po raz kolejny mamy run, w którym ja nie czuję się OP, a raczej czuję się w stylu... mam siłę, ta siła jest dość znacząca i przeciwnicy powinni mieć to na uwadze, ale no brakuje nam czegoś. Wydaje mi się, że jest to, że są to po prostu łzy, że to jest kontrola nad łzami. Jasne, mamy... Blarg. Wiecie co? Zrobię to. Wiem. Mogę stracić wszystkie klucze, ale z drugiej strony mamy dwa klucze z powrotem. A mógł to być przedmiot, tak? Przerolujmy go na Unicorn Stamp. Super, dobry przedmiot. Dobra. Jeden row, że tak powiem, załatwiony. I zobaczmy, dokąd nas to doprowadzi. Kolejne dwie skrzynki. Normalnie nie wiem, dlaczego. Dwa trinkety, które obydwa są złe. Totalnie złe i totalnie nie powinno się ich brać. Szkoda trochę, że nie byłem w stanie wziąć, wiecie... Że nie byłem w stanie wziąć takiego na przykład kleszcza, bo by się nam przydał. Naprawdę by nam się kleszcz przydał do walki z bossami. Szczególnie na późniejszym etapie, gdzie będziemy tych bossów dostawać naprawdę dużo. Czy ja byłem w ukrytym pomieszczeniu? I think not. Dlatego się cofniemy i zobaczymy, czy ja do ukrytego pomieszczenia wlazłem. No jasne, że nie wlazłem, no bo przecież po co? Widzę, że jest. I z niego nie korzystam. Wiecie, co by było dobre? Dobre by było znaleźć... Dobre by było znaleźć money equals power. O, to jest niespodzianka. I to jest niebezpieczna też sytuacja, z tego względu, że ci przeciwnicy potrafią być po prostu bardzo nieprzewidywalni. No, ale gerglingi po raz wtóry już żadnego problemu nie sprawiają. Zobaczmy, co kryje się za tą ścianą. I to są tabletki. Co to jest? Tears Upgrade. To się przyda. To jest kolejny Tears Upgrade. Balls of Steel. I Can See Forever. Nie. Speed Upgrade też nie. I Can See Forever. Nieprzydatne w naszej sytuacji z tego względu, że mamy inny przedmiot, który działa dokładnie tak samo. Czytajcie Blue Mapa. Dobra, przerolujmy. Leech Bloodsucker. Coś, co może nam się przydać. Jeszcze przy okazji sobie pozwiedzajmy to piętro, a nóż widelec uda nam się coś jeszcze z niego wyciągnąć. I wiecie co? Pójdźmy... Mamy 70 centów. Nie będę grał na trójgłowym Montym z tego powodu, że to za dużo zajmie, a i tak mam już naprawdę rozlazły ten run. Dwie skrzynki. Nie no! Może tak jeszcze jedna, co gro, tak dla zasady, żeby po prostu była jeszcze jedna skrzynka. Może po trzy skrzynki, co? Bo naprawdę mało mam tych skrzynek. I dlaczego wydaje mi się, że to pomieszczenie jest przyspieszone? Znaczy się nie wydaje mi się, że jest przyspieszone, bo ono było przyspieszone, więc... Więc, że tak powiem, idziemy. Gdzieś, w którymś kierunku. Z tobą nie chcę mieć nic wspólnego. Zobaczyć, co będzie tutaj. Wielki mózg.
Przepraszam, to nie jest mózg, to jest big guts, to jest mnóstwo, że tak powiem, pozbijanych ze sobą flaków i kurczę... I kurczę, to wygląda nad wyraz dziwnie. To wyglądało nad wyraz dziwnie, bo już nie wygląda, bo już nie żyje. Zabić, póki się rusza i znowu bym wlazł w krwawą sraczkę. A to nie jest bezpieczna rzecz do robienia. Dlatego też może trzymajmy się od niej z daleka. Naprawdę przepraszam was, że ten run jest taki rozlazły, bym powiedział, ale widzieliście, co się działo na początku, tak? Początek tego runa mówi sam przez się. I jeżeli... jeżeli potrafilibyście to rozegrać szybciej, no to gratuluję wam. Naprawdę to jest ciekawa rzecz, jeżeli się da przejść szybciej, wiecie, szybciej te poszczególne etapy. No ale, och, wielkie znowu flaki, które są na dodatek spowolnione. To nie jest zły znak, to jest nawet bardzo dobry znak. A idziemy walczyć z Lokim. Podwójnym Lokim dodajmy do tego, więc trzeba się podwójnie, że tak powiem, wytężyć. O, zginął. Biblia. Znaczy co, wejdźmy tutaj. Lord of the Pit. Nie, poza tym nie chcę wymieniać serc. Podnieśmy Biblię, odłóżmy Biblię. Przerolujmy na box. Co my tu mamy? Karta jakaś, Hierophant, Two Players, super. Co mamy dalej? Boss of Steel, które na pewno sobie użyjemy. I nie pozostaje nam nic innego jak zejść niżej. Wow, naprawdę długie te piętra się zaczynają robić. A to z tego powodu, że... No... Mamy pewne problemy natury takiej, że no dużo dziwnych rzeczy się wokół nas dzieje i kurde, chciałbym jak najszybciej przejść przez te, wiecie, przez te poszczególne piętra, przez te poszczególne pokoje, po prostu przeraszować to, ale nie wiem w którą stronę i to jest cały problem obecnej sytuacji. Po prostu nie wiem, w jaką stronę ja powinienem się kierować, aby dotrzeć do Eclipse. Może tutaj? Nie, okazuje się, że to był zły wybór. Znaczy inaczej, może nie tyle zły, co po prostu w złą stronę poszliśmy. I co my tu mamy? Opa. Dwa ukryte pomieszczenia. Jedno tu, drugie tu. Okej. Wiecie dlaczego? To może być item. Pod tytułem... Szklana kula. A szklana kula... Wiecie, że może być przerolowana w jakiś inny item, który na przykład dałby nam możliwość... czegoś, nie wiem czego, ale... O, Spirit Card. W razie gdybyśmy jakiś stracili, to mamy zapasowy. Tylko pewnie po drugiej stronie parametru będzie boss room. No żeż, gin. Aż takiego szczęścia to nie mam, jak widać. The Fool, nie, The Fool nam się nie przyda. A Strength, słuchajcie, zostawiam na walkę z wujkiem Isaaciem. Już nam się przyda. Nie, wiecie co, to jest śmieszne. Zejdziemy do 30 centów. Może coś z tego wyjdzie. We will die one day. Follow the cat. Taka, wiecie... Look to La Luna. Dobra, jeszcze chwila i wyłażę stąd, bo po prostu... O, drugi Spirit Card, w razie czego.
30. Jezu, my mieliśmy prawie 90 centów. I zobaczcie, jak bardzo nas gra nienawidzi. Do 43 centów zeszliśmy. O, nic tu nie ma. Szkoda. Jeżeli przydarzy nam się gdzieś jakiś item, to wiemy przynajmniej, gdzie mamy... jak ona się nazywa? Gdzie znajdziemy, słuchajcie, taką fajną rzecz, zwaną dalej... Zwaną dalej czym? Zwaną bateryjką. Już po prostu tak jest późno, że zaczynam tracić wątki fabularne. I zaczynam zapominać, jak się nazywają poszczególne pick-upy, itemy i inne w Isaacu. Ale... Może coś z tego będzie. Nie. Nie będę próbował nawet swoich sił. W dół. Dobra, spróbujmy pójść w dół. Spróbujmy pójść w dół. Super. I rzeczywiście tu był boss. Tu jest boss, powinien powiedzieć. Nie był, przecież go jeszcze nie pokonaliśmy. Ale w razie czego wiemy gdzie. Gdzie jest umiejscowiony. No i dlatego właśnie nie martwię się kasą, bo tej kasy możemy mieć. 2 prayers for 1 loss. Nie, niestety nie mogę go wziąć. Dobra, wchodzimy. It lives. I jeszcze spowolnione it lives, słuchajcie. To już w ogóle, że tak powiem, fajna sprawa. Mogę trochę życia potracić, ale właśnie. Kiedy gracie nożem matki i macie wysoką siłę, wysoki damage, to moja rada, napieprzajcie jak najbliżej. Co z tego, że stracicie kilka serduszek, tak? Możecie zyskać w zamian szybsze zabicie It Livesa, a to jest zawsze na propsie. Wrócę tutaj, żeby wziąć, słuchajcie, tego Spirit Heartsa i udamy się do katedry. Wiem, długi run. Bardzo długi run. Już ponad godzinę gramy. A jeszcze, ojeju, jeszcze jak sobie wyobrażę, ile jest przed nami do zwiedzenia, no to zaczyna mi być lekko, że tak powiem, słabo z tego względu, że mój czas także jest ograniczony. Dobra. Huzia na juzia, idziemy w lewo. Idziemy bardzo, bardzo daleko w lewo. Z tego względu, że może się okazać, że właśnie tam będzie to, czego szukamy, czytajcie, boss. Okej, okay. Dwa klucze. Może być. Pestilence nie jest akurat te... Pestilence? Czy to jest Femin? Które z tych dwóch? Co tu mamy? The Fool. Dwa razy The Fool. Dobra, coś się zaczęło glitchować i to tak ostro w tej grze. Bo nawet AI za bardzo nie próbuje ze mną walczyć. Nie wiem, dlaczego dostaję podwójne wszystkie rzeczy. Znaczy, dwa razy je dostaję tak naprawdę. Wow. A to było słabe, że tak powiem. To było bardzo słabe, bym nawet powiedział. I niestety trochę się wdupiłem z tą walką. Bo wcale tu nie musiałem przychodzić, słuchajcie. Więc boss będzie na samej górze po lewej, albo na środku po lewej. To są dwie takie możliwości, gdzie ta cholera może rezydować i gdzie może próbować nas trafić. O kurczę, spowalniasz, wiesz, Daddy Longlegs, bardzo spowalniasz, ponieważ nie jesteś wcale taki trudny do pokonania i wystarczy tylko dobrze cię trafić, ale zobaczmy, robię to tylko dlatego, że istnieje możliwość, że będzie to przedmiot, słuchajcie, a wiecie, że
przedmioty są bardzo, ale to bardzo cenne dla nas w każdej sytuacji. A kiedy jeszcze próbujemy przejść na hard mode, taką, że tak powiem, taki run konkretny, to zawsze się przyda, im więcej przedmiotów, wiadomo, taka zasada, im więcej dobrych przedmiotów, tym lepiej. I zobaczcie, mam już prawie 100 centiaków z powrotem. My już mamy 199 centów. No dobra, może być, że 99 centów. Tu jest ukryte pomieszczenie, wejdźmy do niego tylko po to, żeby ewentualnie znaleźć przedmiot. Nie, co to jest? Here's upgrade. Może być. Luck upgrade może być i range upgrade może być. 3 tabletki, które na pewno weźmiemy. Super. To nam pomoże. O, złota skrzynka. To nie jest przedmiot. Wielka szkoda, ale 99 centów już mamy. Kolejna złota skrzynka to jest kasa. Już nawet nie będę jej podnosić z racji tego, że to by było nieprzyzwoite. I teraz pójdźmy w lewo. Wiecie dlaczego? Tu jest drugie ukryte pomieszczenie, a znacie zasadę, drugie ukryte pomieszczenie zwiastuje przeważnie boss room na katedrze i poniżej. Znaczy na piętrze równym katedrze i jeszcze niżej. To przeważnie zwiastuje, że gdzieś w pobliżu może znajdować się boss room. Więc pójdźmy w tą stronę i... To nie jest boss room, to jest coś zamkniętego. A to można wykorzystać, Book of Sin. Co to jest? Szczęście w górę, może być. Book of Secrets. Też użyjmy, może być. Wiecie dlaczego to się może przydać? Właśnie. Z tego względu, że możemy coś z tego, kurczę, zyskać. Chodź tu. Podnośmy wszystkie te książki. Istnieje możliwość, że uda nam się jeszcze w jakiś sposób stworzyć podwójny item room, co by było naprawdę fajne. Co to jest? Balls of Steel, niekoniecznie. I Can See Forever, niekoniecznie. Balls of Steel, niekoniecznie. Speed Upgrade, Pretty Fly. Może być. Weźmy tą siłę. Dlaczego nie znaleźliśmy jeszcze walki z Isaaciem? To mnie bardzo, bardzo, słuchajcie, dziwi z tego względu, że normalnie o tej porze już walka z Isaaciem by była. Ale coś dzisiaj, kurczę, nie mam szczęścia do znajdywania bossów i ogólnie takich tam spraw. Ile tu mamy? Raz, dwa, tam jest walka z Isaaciem, wiecie co? Nie będę tego robił. Nie będę tego robił, nie będę przedłużał. Wiem, mógłbym zdobyć dodatkowe przedmioty i w ogóle i w szczególe, ale ten run potrwałby z 1,5 godziny, jak nie więcej, jeżeli zacząłbym tak robić. Co my tu mamy? Och. Kolejny item do przerolowania tak naprawdę byłby. Ale nigdzie nie wypada mi 48-godzinna bateryjka. O, przyspieszone pomieszczenie. To jest... To jest bardzo dziwne. Jeszcze szczególnie ten dźwięk w tle. Okej, okay. Idziemy walczyć z Isaaciem i pamiętać, użyć wszystkiego, co mamy, jak najszybciej. No. Dobra. Tyle by było z walki z Isaaciem. Teraz został jeszcze Blue Baby, który jest łatwiejszy. Tak, dzień dobry państwu. Curse of the Darkness, cześćcie. The Hound, Lil Hound jest ok. Czy to jest Common Cold? Common Cold, Poison Damage, super. A te dwa kurcze przedmioty, D12 i...
I ten śmieszny przedmiot zwany dalej znakiem zodiaku byka, że tak powiem, sobie darujmy z tego powodu, że jest kiczowaty, to jedna sprawa, a druga sprawa jest nam zupełnie niepotrzebny i widzę, że tutaj nie będzie boss rooma. Myślałem, że będzie, taka wiecie, taka dziwna odnoga nam się wygenerowała w tym miejscu. I kurczę, liczyłem właśnie na boss rooma. Ale jak widać, przeliczyłem się. Co my tu mamy? Teleport. Niekoniecznie. Bardzo nawet niekoniecznie bym powiedział. Myślmy sobie tutaj. 408. O, Little Gish jest dobrym przedmiotem. Speed upgrade nie jest dobrym przedmiotem. Ale mamy 408-godzinną bateryjkę. I możemy przerolować. Co my tu mamy? Chemical Pills i Telepathy for Dummies. Nie jest nam potrzebne. Chemical Pills, Damage Upgrade. O Jezu, zaczynamy wyglądać strasznie. Ale Damage Upgrade zawsze się przydaje. Eve's Dead Bird. Tak. Miner's Hat. Weźmy już go, żeby go usunąć po prostu z puli przedmiotów. Co my tu mamy, że tak powiem, mamy śmierć i zabijmy. Czy tu są wszyscy cztery jeźdźcy apokalipsy, czy tylko ja mam takie dziwne wrażenie? Nie, nie mam dziwnego wrażenia, tu są wszyscy cztery jeźdźcy apokalipsy. Jasna cholera. Kro, ty mnie próbujesz zabić, czy co? Dobra. Została tylko ten latający... Ten latający coś, że tak powiem. Idziemy w dół. Idziemy jeszcze bardziej w dół. Well, that is strange. Very strange. Spróbujmy zabić jego na sam koniec. Z tego powodu. Mom's weak. Ok. You feel itchy. Blood rights? Niekoniecznie. Mass enemy damage. Niekoniecznie. Mr. Boom, disable bomb body. Też niekoniecznie. Idziemy więc w tą stronę. Nie wiem, z czym walczymy. O, piny. Moje drogie piny. Moje drogie piny, jesteście skazane na śmierć. Tak. Tears Abrek, Knockback Shots i coś, czego nie kojarzę. Co to jest? Ecoli, Thirdy Touch. A, czyli jeżeli dotkniemy, ktoś nas dotknie, to pierdzimy. Okej. Okej. To zaczyna wyglądać totalnie... Nie, to już jest totalnie OP. Tyle wam mogę powiedzieć, że... wielka szkoda. Bo... To był fajny run, w którym tak de facto nie byłem OP i trzeba było troszeczkę strategicznie do niego podejść. A teraz to się zrobił totalnie OP run. Szczególnie, że mamy pod swoją komendą wszystkie rodzaje pająków i innych pierdół. Dobra, zobaczmy co mamy tutaj, przerolujmy to. Piercing Shot, może być, to będzie upgrade ten, D10. Reroll enemies, nie jest nam to zupełnie potrzebne. Czyli boss będzie tak naprawdę gdzieś w tym fyrtlu. O nie! O nie, Bloat! Ja mam tyle siły, a i tak się boję Bloata. To jest po prostu zabawne. Jak można bać się tego przeciwnika? O, zwykłe duże kupy zamieniające się w ślizgające się kupy. Kupy dwukropek D. Jest dobrze. Tyle wam powiem, że jest nawet bardzo dobrze. Nie pozostaje nam nic innego, jak dopaść za chwilę naszego przyjaciela Blue Baby'ego. Teraz to już wyglądamy w ogóle popieprzone z pomieszanym.
I co możemy zrobić? Dobra, możesz mnie obijać. To jest zupełnie mi... To mi zupełnie już było wsioryba, czy mnie będziesz obijać, czy nie. Wow, słuchajcie. Ponadgodzinny run, ale tak operanu to dawno nie było. Patrz, jakie mamy itemy i nie wierzę w to. Zaczynaliśmy tak biednie, tak słabo zaczynaliśmy, a tu nagle ten run taki, wiecie, słaby. A może wygramy, może się nam uda pokonać Blue Baby'ego, może albo może nie. I nagle okazuje się, że jesteśmy na tyle OP, że jesteśmy w stanie go pokonać bez żadnego większego problemu. Szkoda, że nie mamy, słuchajcie, możliwości starcia z Mega Szatanem, bo zapewne bym w tym momencie rzucił się jeszcze na tego Mega Szatana i spróbował go pokonać, ale czasami bywa, że trzeba w pewnym momencie powiedzieć stop, ponieważ, jak ja to wielokrotnie powtarzałem, slow and steady wins the race. A jak na razie, moi drodzy, mam nadzieję, że wam się ten run podobał, a jeśli nawet nie, to fajnie by było, gdybyście go ocenili, napisali w komentarzu, dlaczego oceniliście w taki, a nie inny sposób. Poza tym zachęcam was do pisania w komentarzach waszych pytań, sugestii, propozycji, co mam omawiać, na czym mam się skupić, ponieważ ja wasze wszystkie komentarze czytam i jeżeli zadajecie pytania, ja staram się na te pytania odpowiadać, czy to w formie pisemnej, czy to w formie komentarza mojego, odpowiedzi takiej, wiecie, ustnej. I cóż, to by było na tyle. Dzięki wam za uwagę. Komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim przyjaciołom i znajomym, matkom, żonom i kochankom. Trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!